Konferencja FP 2019. W sposób oczywisty jest to najlepsza konferencja dotycząca podpisu elektronicznego. Można tutaj spotkać naprawdę wyśmienitych gości. To powoduje, że mamy niesamowitą wymianę, taką kuluarową doświadczeń, ale też sporo takich prezentacji usystematyzowanych, które pokazują, co się udało zrobić w ciągu ostatniego roku, w jaki sposób myślimy o tym, że branża się będzie rozwijała w przyszłości. To daje niesamowicie dużo pozytywnej energii i faktycznie z roku na rok widać, że ten rynek się bardzo dynamicznie rozwija i coraz większe mamy oczekiwania. Bardzo się cieszymy, że po raz 19 konferencja odbywa się w Szczecinie i możemy dyskutować o ważnych sprawach dla informatyzacji administracji, dla podpisu elektronicznego, dla wszystkich usług zaufanych, z których coraz częściej korzystamy. Jest to moje kolejne, czwarte spotkanie. Jak zwykle konferencja nie zaskoczyła tym, że jest profesjonalnie przygotowana. Mamy możliwość spotkania naszych klientów, nowych klientów, rozmów biznesowych, dowiedzenia się tego, co się przez rok zmieniło w zakresie prawa, w zakresie technologii, w zakresie nowych rozwiązań. Jest to inspirujący czas, który daje nam wszystkim szansę do tworzenia i budowania naszego własnych umiejętności cyfrowych. Cześć, Maciek Malenda. Bardzo się cieszę, że jestem na Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego, gdzie miałem okazję poopowiadać o tym, co zrobiliśmy w Medicover, w szpitalu. Udało nam się wdrożyć pierwszy raz podpis elektroniczny przy zastosowaniach medycznych, przy podpisywaniu zgody pacjenta na przyjęcie do szpitala. Mamy pierwszych pacjentów, którzy tego używają i liczymy na to, że będzie ich coraz więcej w najbliższym czasie. Świetne miejsce. Edukacja, która dzisiaj była tak często poruszana, to na pewno było odpowiednie miejsce, żeby dostać olbrzymi pakiet informacji. Jakby wiemy, że ten kierunek elektronizacji i użycia podpisów biometrycznych czy usług kwalifikowanych jest absolutnie nieunikniony i to jedyny słuszny kierunek, w którym każda z organizacji zapewne powinna podążać. Na FP jestem już piąty raz. Przyjeżdżam tu co roku i zyskuję wiele inspiracji biznesowych. Dowiaduję się tutaj o nowych trendach, o tym, co będzie się działo w przyszłym roku, także o tym, nad czym pracują wielcy tego świata, co za rok będzie już codziennością. Zmienia się to tak szybko, że warto wsłuchiwać się w to i być kilka kroków do przodu przed resztą. Proszę Państwa, jestem bardzo zadowolony z przebiegu naszej 19. konferencji. W tym roku było to wiele bardzo ciekawych rozmów, prezentacji, bardzo konkretne zastosowania. Mam nadzieję, że dla wszystkich uczestników była to możliwość poznania, co robią inni, zainspirowania się i przekazania i pochwalenia się tym, co sami robimy. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję naszym partnerom technologicznym i do zobaczenia za rok.